XXI wieku ludzkie ciało nie jest już zdane na łaskę ewolucji. Współczesna nauka, medycyna i biologia molekularna mogą wkrótce sprawić, że weźmiemy sprawy w swoje ręce. Naukowcy przyglądają się naszemu DNA, by nas chronić przed niegdyś śmiertelnymi chorobami. Tworzą ważne narządy i ludzką tkankę z żywych komórek. I zmieniają kod genetyczny, by stworzyć człowieka przyszłości. To początek nowej ery i kolejny etap ewolucji. Jak ewoluował człowiek? Dokąd zmierzamy? 7 miliardów ludzi. Nasz gatunek zajął całą planetę. Przez miliony lat ewolucja kształtowała ludzkie ciało. Osiągnięcia naukowe i technologiczne znacznie wydłużyły długość naszego życia, a odkrycia w dziedzinie genetyki mogą sprawić, że niedługo będziemy panować nad przebiegiem ewolucji. To okres ważnych odkryć dotyczących genów i wpływu środowiska na nasze zdrowie i długość życia. Możemy przewidzieć procesy ewolucyjne, które wpłyną na naszą przyszłość. Na całym świecie naukowcy zmieniają ludzkie ciało w stopniu niepojętym jeszcze dekadę temu. W Stanach Zjednoczonych sierżant Ron Strang był jednym z pierwszych, którzy na tym skorzystali. W 2010 roku służył jako jeden z amerykańskich Marines. Byliśmy na pieszym patrolu w Afganistanie. Zwykły dzień. Szliśmy przez wioskę główną drogą. Nagle na poboczu wybuchła bomba. When I had the IED go off, it went off on my right side. Dobiegł mnie huk. Wyrwało mi mięsień czworogłowy aż do połowy uda i zerwało całą tkankę mięśniową w tym miejscu. Widziałem kość udową i rozerwane mięśnie. Wiedziałem od razu, co się stało. Strangowi powiedziano, że już nigdy nie będzie mógł chodzić. Zespół na Uniwersytecie w Pittsburghu pracował już wtedy nad hodowlą części ludzkiego ciała w laboratorium. Poważnie uszkodzona noga Rona stanowiła prawdziwe wyzwanie. Usiłujemy zmienić reakcję organizmu na uraz. Mięśnie nóg to jedne z niewielu tkanek, które mogą się regenerować po niewielkich uszkodzeniach. Przy większych jednak organizm pacjenta nie ma możliwości wrócić do zdrowia. Potrzebuje wsparcia. Noga była zbyt mocno uszkodzona, by organizm sam ją uleczył. Zespół z uczelni musiał więc mu w tym pomóc. Stworzyli rusztowanie, na którym rozrastają się komórki mięśniowe Stranga. Ich pochodzenie to białko zwierzęce. Wyrastają z macierzy pozakomórkowej. Chirurdzy wszczepili macierz w nogę Rona. Podczas podziału przyciągnęła nowe komórki.
Wysyła sygnały do przylegającej zdrowej tkanki. Zamiast traktować dany obszar jako miejsce po urazie ze stanem zapalnym i bliznami, organizm ma odbudowywać tkankę. Własne komórki organizmu zregenerowały mięsień. W ciągu kilku tygodni Strang mógł nie tylko chodzić, ale także biegać. Jego historia to jeden z przykładów na to, jak zmieniamy ludzkie ciało. Pionierskie działania zespołu Spitzburga to początki nowej dziedziny medycyny. Od mechanicznych dłoni reagujących na myśli do stworzonych przez człowieka samodzielnych serc. Projektujemy organizmy przyszłości i zaczynamy dyktować, jak mają ewoluować ludzie. Ale gwałtowny postęp w nauce i medycynie wpływa na bieg ewolucji na wiele sposobów. Szybko zmieniający się świat wokół nas wyprzedza powolny proces doboru naturalnego. Nasze otoczenie zmieniło się bardziej w ciągu ostatnich kilku stuleci niż w jakimkolwiek innym okresie istnienia gatunku ludzkiego. Zaczęło się od rewolucji przemysłowej. W XIX wieku prawie cały świat ogarnęła gorączka wynalazków. To początek nowego sposobu życia. Patrząc w przyszłość, nie należy zastanawiać się nad wynalazkami, lecz nad tym, jak ludzie je wykorzystają. Poprzez zwrot w stronę maszyn i fabryk, rewolucja przemysłowa zmieniła to, jak pracujemy, bawimy się, podróżujemy, odżywiamy się, a nawet to, jak myślimy. Ówcześni wynalazcy dali nam nowe możliwości. Nasze obecne działania były kiedyś niemożliwe. Nie było technologii pozwalającej nam się zmieniać. Obecnie jednak możemy generować zmiany, które odziedziczy przyszłe pokolenie. Dzisiejszy świat jest nie do poznania względem tego, w którym żyli nasi przodkowie. Mogę wstać rano i spędzić cały dzień nie podnosząc tętna. Jadę windą do biura, cały dzień siedzę na krześle, wpatrując się w monitor. Nic nie muszę robić. To jeden ze skutków rewolucji przemysłowej. Mało społeczności na świecie pozostało wolnych od jej wpływu. A nawet w ich obrębie można dostrzec, jak oddziałuje na ludzki organizm. W północnym Meksyku płaskowyże wulkaniczne przecinane głębokimi wąwozami tworzą jeden z najbardziej niezwykłych krajobrazów na świecie. To miedziany kanion. Zamieszkuje go lud Tarahumara, znany jako biegacze. Na tle majestatycznych widoków ludzie Tarahumara bez trudu poruszają się po niemal pionowych ścianach miedzianego kanionu. Biegną przez wiele godzin wąskimi ścieżkami na wysokości przyprawiającej o zawroty głowy. Sprawne ciała biegaczy są utrzymywane w formie dzięki otoczeniu, które zmusza ich do wykorzystywania tego, co najlepsze w ich genach. Trzeba być sprawnym, by przeżyć. Te kaniony są głębsze od Wielkiego Kanionu. Najgłębszy ma 1400 metrów. Jest bardzo stromy. Aby żyć w tych górach, trzeba im podołać fizycznie. Gdy jednak członkowie tej społeczności rozpoczynają życie w mieście, mierzą się z potwornymi konsekwencjami.
nie przypominają pod względem zdrowia tych, którzy zostali w Miedzianym Kanionie. Ta szokująca transformacja jest skrajnym przykładem problemu, z którym mierzy się wielu z nas, oddalając się od środowiska, w którym ewoluowali pierwsi ludzie. Ludzie Tarahumara nie stanowią wyjątku. To my dorastaliśmy, prowadząc siedzący tryb życia. Chodzimy wyłącznie w butach. Wszystko to zmienia nasze ciało. To my jesteśmy dziwolągami, a nie przedstawiciele plemienia Tarahumara. Od zawsze geny, które pomagały magazynować tłuszcz, były pożądane. Ludzie w porównaniu z innymi naczelnymi są grubi. Tłuszcz odgrywa ważną rolę w reprodukcji. Mieszkańcy państw rozwiniętych dostają na talerzu niekończącą się ilość pożywienia. Ewolucja człowieka trwała miliony lat. Przez większość tego czasu musieliśmy się postarać, by zdobyć choćby niewielką porcję jedzenia. W procesie doboru naturalnego przetrwały mutacje genetyczne, które pozwalały magazynować energię pozyskaną z tego, co znaleźliśmy. Nie byliśmy przystosowani do życia w środowisku, gdzie mamy nadmiar kalorii. Organizm je magazynuje w formie tłuszczu na chudsze czasy. Wszystko w naszym ciele to efekt interakcji między genami a środowiskiem. Te same mutacje, które pomogły pierwszym ludziom przetrwać niedostatek, obecnie powodują choroby metaboliczne. Pierwotni ludzie nie mieli cukrzycy typu drugiego. Nie było nadmiaru pożywienia. Geny, które sprawdzały się w epoce kamienia, nie przystają do tego, jak żyjemy. Istnieją choroby wywołane przez dysharmonię między genami a otoczeniem. Jest ich wiele i wciąż są powszechne. Pozostaliśmy z tą słabością. Pogłębi się ona w przyszłości. Wszędzie dochodzi do westernizacji diety. Stany Zjednoczone to kraj o najwyższym odsetku otyłości, a mimo to inne państwa podążają za nami. Tempo zmian ewolucyjnych nie jest wystarczająco szybkie, żeby prehistoryczne geny się dostosowały. Najlepiej widać to u ludności Tarahumara z Meksyku. Mieszkając w ścianach kanionów, jej przedstawiciele mają prostą dietę. Pieką grube tortille z kukurydzy. Jedzą też palony kukurydziany proszek, znany jako pinoli. Mimo że lato w Miedzianym Kanionie bywa gorące, mroźne zimy oznaczają niedostatek pożywienia. Dlatego przydatne są geny, które sprzyjają przechowywaniu tłuszczu. Bez tej zdolności się umiera. Jest im potrzebna, aby przeżyć. Dochodzi tu mało dróg. Przez wiele stuleci plemię korzystało z sieci pionowego transportu. W czasie wolnym biorą udział w zdumiewająco długich wyścigach. Wbiegając po pionowych spadkach, wyprzedzają wysportowanych turystów. Ta ludność wciąż korzysta z genetycznych mutacji, które pochodzą z czasów naszych pierwszych przodków. Gdy tylko opuszczają te tereny, mają kłopoty. Wielu przenosi się z kanionów do miast takich jak Chihuahua. Wtedy jednak ich geny im szkodzą i powodują poważne problemy zdrowotne. U tych, którzy zamieszkali w miastach i żyją w dostatku, mechanizm niegdyś ułatwiający przeżycie powoduje choroby.
Doktor Jesus Argüelles na co dzień widzi wady uwarunkowań genetycznych ludności Tarahumara. Główną przyczyną śmierci wśród ludzi otyłych jest cukrzyca. To bardzo powszechne. Martin Castillo zmaga się z nowoczesnym środowiskiem życia. Martin miał kilka problemów. Jednym z nich była insulinooporność. Zaczęła się więc u niego cukrzyca. Jeśli nie przestanie jeść tłuszczy i cukrów, jego stan się pogorszy i w końcu umrze. Problem dotyczy nie tylko ludzi Tarahumara, lecz i całego kraju. Meksyk to drugi pod względem otyłości kraj na świecie. Meksykanie mają genetyczne predyspozycje do tycia, a środowisko, dieta i inne czynniki tylko pogarszają sprawę. Choroby takie jak cukrzyca to nie jedyny skutek rewolucji przemysłowej. Medycyna wciąż nie może sobie poradzić z epidemią cukrzycy, ale wiele odkryć w dziedzinie innych chorób ocaliło już życie milionów. W 1862 roku francuski chemik Louis Pasteur przeprowadził eksperyment, który zmienił bieg historii. W owym czasie nikt nie wiedział, jak rozprzestrzeniały się choroby. Epidemie zabijały miliony chorych. Pasteur udowodnił, że dzieje się to za pośrednictwem bakterii i wirusów. Jego odkrycie doprowadziło do zastosowania szczepionek, które ocaliły niezliczoną liczbę osób. To sukces XIX-wiecznej medycyny. Zwiększyła się przeżywalność. W kolejnym wieku pionierzy współczesnej medycyny kontynuowali walkę z chorobami. To przyczyniło się do tak ogromnego wzrostu populacji na świecie. Może on wpływać na to, jak ewoluujemy. Na Uniwersytecie Wisconsin profesor John Hawks bada najnowsze zmiany ewolucyjne u ludzi i wpływ doboru naturalnego. Darwin przewidział, że większa populacja przełoży się na zwiększenie liczby mutacji i ich przejście doboru naturalnego. Liczba ludzi zwiększyła więc potencjał zmian. Niewielkie wariacje zwane mutacjami pojawiają się podczas podziału komórkowego. Przekazane potomstwu mogą wprowadzić zmiany. Czy więc mutacje w naszej rozrastającej się populacji przyspieszają ewolucję? Są jak gra w ruletkę, wiele z nich kończy się źle. Inne ani dobrze, ani źle, ale niektóre przynoszą coś bardzo korzystnego. Obecnie naukowe rozumienie naszych genów pozwala zmienić niektóre z negatywnych skutków mutacji. Są tacy, którzy wierzą, że to wpłynie na bieg ewolucji człowieka. Niektórych niepokoi, że technologia pozwala przeżyć tym, którzy kiedyś nie mieliby szans. Istnieje wiele chorób, po których można posiadać dzieci, choć w przyszłości by się na nie zmarło. Dobór naturalny powinien ustać, ale przez ostatnie 10 tysięcy lat nasza ewolucja przyspieszyła. To ciekawe odkrycie, do którego doszliśmy dopiero, gdy zaczęliśmy badać geny. Jedynym sposobem na zrozumienie tego zjawiska było zgłębienie naszego kodu genetycznego. Gdy prowadzący projekt poznania ludzkiego genomu ogłosili w 2003 roku, że zidentyfikowali wszystkie geny, rozpoczął się nowy rozdział w historii ewolucji. Teraz pionierzy nauki mogą odkryć, jak wpłynąć na ich zmianę.
w Ameryce Środkowej pojawiła się nietypowa mutacja, genetycy stanęli przed ogromnym wyzwaniem. 41-letni Jesus Aceves cierpi na hipertrichozę. Jego twarz porastają włosy. Skutki tej mutacji utrudniają mu życie. Źle się czułem i zastanawiałem się, dlaczego padło akurat na mnie, skoro wokół jest tyle normalnych osób. Aceves nie jest pierwszym w rodzinie, u którego wystąpiła ta mutacja. Jego babcia też ją miała. Jej twarz nie była pokryta włosami, choć babcia posiadała ten gen. Miała też wąsik. Od niej się zaczęło. Teraz 30 członków rodziny ma twarz porośniętą włosami. W szkole medycznej w Los Angeles profesor Pragna Patel szuka wśród danych z projektu poznania ludzkiego genomu uszkodzonego genu, który wpływa na tę rodzinę. Włosy porastają nietypowe okolice ciała. Musiał zostać zakłócony sygnał, który normalnie informuje komórki, gdzie nie rosną włosy. Badanie tego schorzenia to duże wyzwanie. Położenie mieszków włosowych jest określone na wczesnym etapie rozwoju. Już u niemowląt widać objawy tej choroby. Patel od 10 lat bada schorzenie. Zaczęła, gdy skończyła pracować przy projekcie poznania ludzkiego genomu. Podejście do szukania genów odpowiedzialnych za rzadkie choroby zostało zrewolucjonizowane. Możemy określić prawdopodobieństwo dziedziczenia chorób przez dzieci. Mogą na nią cierpieć zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Aceves ma 3 córki. Wszystkie mają hipertrichozę. Są dyskryminowane, w szkole się z nich naśmiewają. Cała rodzina cierpi na tę chorobę, co ułatwia Patel znalezienie zmutowanego genu. Pobraliśmy DNA od członków rodziny i wskazaliśmy konkretną mutację. Dzięki temu jest nadzieja na wyleczenie choroby i zapobieganie jej w przyszłości. Choć z hipertrichozą trudno się żyje, nie zagraża ona życiu. Ale nieraz zidentyfikowanie wadliwej mutacji genetycznej ocaliło życie wielu ludziom. Daleko na Oceanie Atlantyckim leżą Wyspy Owcze. Smagany wiatrem archipelag stał się nowym obszarem medycyny genetycznej. Miejscowych zabija niewidoczny wróg. Frans Jensen cierpi na rzadką chorobę genetyczną znaną jako niedobór karnityny. Jest to skutek mutacji genetycznej, który bardzo odbił się na jego rodzinie. To mój najmłodszy brat Edmund. Zmarł z powodu niedoborów karnityny w 2007 roku. Miał 21 lat. To ja. Dostałem diagnozę dzień po śmierci brata. Karnityna pozwala pozyskiwać energię ze spożywanych tłuszczów. U osób z tym schorzeniem tak się nie dzieje, co prowadzi do osłabienia mięśni, zmęczenia i chorób serca. Nieleczone może być śmiertelne. Łatwo się męczę. Nieraz chcę pracować, ale nie mam siły się ruszyć. W innych miejscach na świecie niedobory karnityny są bardzo rzadkie. Na Wyspach Owczych cierpi na nie 1 na 300 osób. Mama była nosicielką, ojciec też.
Ja zachorowałem. Żona także jest nosicielką. Córka jest chora. Przyczyną tych niepokojących statystyk jest przeszłość wyspiarzy. Wikingowie przybyli na wyspy owcze ponad 1000 lat temu. Od tamtej pory mieszkańcy żyli w izolacji. To jedna z najbardziej jednolitych genetycznie społeczności na półkuli północnej. W izolacji uszkodzony gen był regularnie przekazywany. Niedobory karnityny można opanować, jeśli się je zdiagnozuje i odpowiednio leczy. W 2006 roku na wyspach założono genetyczny biobank, aby poznać DNA każdego mieszkańca i opracować leczenie. To dziedziczona choroba, więc dzięki genetyce można ustalić posiadaną mutację i dowiedzieć się, czy jest się nosicielem. Do tej pory pobrano krew od ponad 30 tysięcy wyspiarzy. To pierwsza taka próba spisania genów całej populacji. Wiedząc, co skrywają nasze geny, możemy świadomie podjąć ważne decyzje. To wybory, które mogą wpłynąć na przyszłość ludzkiej ewolucji. Ludzie robią badania genetyczne, zanim zdecydują się na posiadanie dzieci. W niektórych populacjach zaburzenia genetyczne wygasają, bo technologia pomaga zdecydować, czy para będzie posiadać dzieci. Czy tego typu wybory zatrzymają proces ewolucji toczący się od miliardów lat? Przez 4 miliardy lat życie toczyło się zgodnie z tym, co twierdził Darwin. Był dobór naturalny i przypadkowe mutacje. W ostatnich 30 latach zmieniliśmy funkcjonowanie ewolucji. Nasze rozumienie genetyki oznacza, że możemy ingerować w proces doboru naturalnego i zmienić DNA całej rodziny. Gdy znajdziemy mutację, której nie da się wyleczyć, możemy próbować ją wyeliminować. Carmen Neagu cierpi na dziedziczoną chorobę genetyczną Charcota-Mariego Tooth'a. To choroba, która uszkadza nerwy, zwłaszcza te w kończynach. Nie ma na nią leku, ani nie da się nad nią zapanować. Ojciec Carmen również na nią cierpiał. Choroba najpierw atakuje ręce i nogi, a potem resztę ciała. Kończy się tym, że chory nie może chodzić, tak jak było to w przypadku mojego ojca. Nie można też wykonywać podstawowych czynności, jak samodzielne spożywanie posiłków. Gdy Carmen i jej mąż Gabriel postanowili założyć rodzinę, chcieli mieć pewność, że ich dzieci nie będą chore. Nie chciałam, by moje dziecko przechodziło przez to, przez co przechodził mój ojciec. Udali się do genetyka. Wyjaśniłam, że chcę mieć dziecko i muszę wiedzieć, jakie są szanse, że będzie zdrowe. Dowiedzieliśmy się, że ryzyko wystąpienia choroby wynosi 50%. Aby mieć dziecko wolne od mutacji genu, Carmen skorzystała z metody in vitro. Połowa jej zarodków zawierała wadliwy gen wywołujący chorobę, a połowa była zdrowa. Dzięki diagnostyce preimplantacyjnej lekarze mogli przebadać zarodki w poszukiwaniu wadliwego genu. Carmen.
Carmen chciała przebadać je pod kątem tego zaburzenia. Uszkodzony gen był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Technologia pozwoliła go wykryć. Para mogła więc uniknąć przekazania go dzieciom. Bez posiadania informacji na temat ludzkiego genomu, wykrywanie mutacji byłoby niemożliwe. Rozpisanie ludzkiego genomu było więc rewolucyjne. Mimo wszystko to trudne zadanie. Genetycy zbadali setki tysięcy sekwencji genomu. Musieli ustalić, która mutacja powoduje chorobę. Po przeprowadzeniu in vitro zarodki dokładnie przebadano. Dokonuje się biopsji od 5 do 7 komórek. Bada się, czy zawierają konkretną mutację genetyczną. Dzięki nowoczesnej technologii w ciągu kilku dni genetycy odkryli wadliwą mutację. Później wybrali zdrowy zarodek. Tak na świat przyszedł Lukas, prawdziwe dziecko XXI wieku. The chances of baby Lucas 50 lat temu byłoby to niemożliwe. Ale gatunek ludzki ewoluował, technologia poszła do przodu. Staliśmy się bardziej otwarci i zmieniliśmy swoje myślenie. Oto efekt. Tym sposobem mutacja odpowiedzialna za chorobę nie wystąpi w kolejnych pokoleniach. Ojciec był jedynakiem, ja również. Choroba ta zniknie z rodziny wraz z moją śmiercią. Nie przekazałam jej dalej. Lukas jest zdrowy, to niezwykłe. Niektórych chorób genetycznych nie da się powstrzymać, ale można zapobiec ich wystąpieniu. Tak wygląda przyszłość. Wojna od chorób. Tego typu interwencje usuwają z genomu choroby genetyczne o wiele szybciej niż dokonałaby tego ewolucja. Badanie zarodków pod kątem chorób genetycznych stało się realnością. Zgłaszają się do nas kobiety, które chcą wyeliminować z puli genów ten odpowiedzialny za raka piersi. Tak wygląda współczesna ewolucja. Możemy zmieniać genom i wybierać zarodki. Wciąż można to uznać za dobór naturalny. Czy w ten sposób na świat przychodzi lepsze potomstwo niż kiedyś? Dzisiejsza technologia pozwala nam zmieniać DNA. Możemy tworzyć wariacje, które odziedziczą przyszłe pokolenia. W przyszłości gatunek ludzki bardzo się zmieni i to za sprawą naszych wyborów. To może budzić strach. Ewolucja zostaje odebrana naturze i zaczyna podlegać inżynierii genetycznej. Wygląda na to, że jest to w naszym zasięgu. Te odkrycia będą trwały przez kolejne kilka dekad. Zrozumienie pozwoli nam modyfikować nasze zdrowie. W 2016 roku Wielka Brytania stała się pierwszym krajem, który pozwolił naukowcom modyfikować genetycznie ludzkie zarodki. Niektórzy uważają, że ingerencja w nasz genom to początek nowej ery ewolucji. Selekcja zarodków dotyczy dzieci poczętych w tradycyjny sposób. Dokonujemy jedynie wyboru najlepszego zarodka. Ale już ingerując w genom, możemy spodziewać się wszystkiego. Zamiast wybrać dziecko z najlepszymi cechami, zmienimy jego geny tak, by było doskonałe. Zaczniemy tworzyć osobniki, które będą różniły się od tych narodzonych wcześniej. Becomes much stronger. W Instytucie Badań nad Genomem w Pekinie genetycy szukają genów, które można wszczepić ludzkim zarodkom.
przyglądają się głównie tym odpowiedzialnym za inteligencję. Istnieją dowody na to, że ludzie o wyjątkowych zdolnościach intelektualnych mają niezwykłe sekwencje genów. To będzie miało ogromny wpływ na przyszłość ludzkiej rasy, gdy technologia zostanie opanowana. Podczas gdy ci naukowcy próbują ulepszyć nasze umysły, inni skupiają się na ciele. Genetyka i współczesna medycyna pozwalają nam wyjść z chorób, które kiedyś by nas zabiły. To zwiększa nasze szanse na dożycie starości. W XX wieku podwoiliśmy długość życia. Stało się to między innymi dzięki genetyce. Przez większość historii mało kto żył dłużej niż 20-30 lat. Obecnie 1/3 dzieci dożyje 100 lat. Trwają starania, by odkryć, jak zadbać o ich zdrowie przez większość życia. Niektórzy z tych chińskich gimnastyków mają ponad 80 lat. Ich wyczyny skłaniają nas do pytania o to, dlaczego organizmy jednych starzeją się lepiej od innych. Odpowiedź skrywają nasze geny. Laureatka Nobla, biolożka molekularna, Carol Greider, bada DNA. Chcemy zrozumieć choroby zwyrodnieniowe związane z wiekiem. Zależy nam na ustaleniu, co możemy zrobić, by na nie wpłynąć. Greider bada chromosomy, nitkowate formy zawierające wszystkie nasze geny. Zakończenia chromosomów są zabezpieczone telomerami. Przypominają plastikowe końcówki sznurówek. Bez nich struktura się rozpada. Nasze ciała rosną i zmieniają się dzięki ciągłemu podziałowi komórek. Ale z każdym podziałem telomery są krótsze, a nitki chromosomów się rozpadają. Stajemy się podatni na zachorowanie. Komórki dzielą się tyle razy, że telomery się skracają z upływem lat. Łatwiej zapadamy na choroby wieku podeszłego. Należą do nich choroby wątroby, niewydolność szpiku kostnego i zwłóknienie płuc. Pojawiają się, gdy telomery są krótkie. Chcielibyśmy więc je wydłużyć. Przyjrzyjmy się tym, u których się one skróciły przedwcześnie. Inoue Saki ma zaledwie 49 lat. Cierpi na zespół Wernera. Jego organizm nie umie utrzymać długości telomerów podczas podziału komórek. Od diagnozy postawionej 10 lat temu zmienił się na twarzy nie do poznania. Uszkodzone DNA pozbawiło go włosów i młodej skóry. Jest podatny na zachorowanie na raka i miażdżycę. Życie chorych na zespół Wernera można porównać do podróży ekspresem. Staram się spowolnić postęp choroby. To szokujący przykład tego, jakie zmiany zachodzą w organizmie. Telomery mają zachowywać swoją długość dzięki enzymowi telomerazy.
Biologowie molekularni usiłują ją wyprodukować w laboratorium i wstrzykiwać w uszkodzone komórki. W komórkach jest bardzo mało telomerazy. Uznaliśmy, że jej porcja mogłaby wydłużyć telomery. Zaskoczyło nas, jak skuteczna jest ta metoda. Wszystko zadziało się bardzo szybko. Długość telomerów wskazuje na ryzyko zachorowania. Zmieniając telomery sprawimy, że ludzie, którzy mieli zachorować, nie zachorują. Będą dzięki temu dłużej żyli. Zgłębiając genetykę, telomery i rozmaite elementy procesu starzenia się, nie unikniemy śmierci, ale uda nam się również odmłodzić nasze organizmy. Lekarze przyglądają się genetyce nie tylko po to, żebyśmy pozostali sprawni i młodzi. Dzięki niej tworzą nowe technologie i hodują narządy. Rozwój inżynierii tkankowej i biologii molekularnej może kiedyś pozwolić nam tworzyć całe organizmy. Żyjemy coraz dłużej. Naukowcy liczą więc na to, że spowolnią proces starzenia się, zastępując zniszczone części ciała. Ta dziedzina nazywa się medycyną regeneracyjną. Opiera się ona na zdolności organizmu do regeneracji. Interesuje nas moment, w którym ją traci z powodu choroby lub urazu. Przeszczepy organów to nic nowego. Od stuleci lekarze szukali sposobów na przenoszenie narządów między organizmami. Zmagania trwały także w XX wieku. Pierwszy udany przeszczep nerki odbył się w latach 50. 6 dekad później długi czas oczekiwania i ryzyko odrzucenia organów sprawiają, że wielu chorych wciąż umiera. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie komórek macierzystych mogą sprawić, że przeszczepy będą zbędne. Biologowie uważali kiedyś, że komórki macierzyste w zarodkach to jedyne komórki, które mogą wykonywać dowolną funkcję. Teraz mogą z komórek osób dorosłych wyhodować komórki macierzyste. Można je wykorzystać na miejsce tych wyspecjalizowanych. To podstawa medycyny regeneracyjnej i kolejny odważny krok w kwestii ewolucji człowieka. Pionierzy wykorzystują tę technologię do hodowli organów. W tej chwili tworzy się tkanki i narządy z naszych komórek. Dzięki temu można je będzie hodować na zamówienie bez ryzyka odrzucenia. Tworzymy narzędzia, które pozwalają nam zmieniać coraz więcej części ciała. Każda komórka zawiera nasz cały kod genetyczny. Uczymy się, jak zrobić narządy. Perspektywa odbudowy ludzkiego ciała przy użyciu tkanek powstałych z naszych komórek jest wciąż odległa, ale ten moment jest coraz bliżej. Życie przyszłych pokoleń bardzo się zmieni. Od ponad dekady naukowcy umieją z komórek macierzystych wyhodować bijące serce. Doktor Harold Ott pracuje teraz nad spersonalizowanym sercem.
Usiłujemy stworzyć organy nadające się do przeszczepu. Jeśli dostosujemy je do potrzeb indywidualnych pacjentów, ludzie będą poddawać się regularnym operacjom, aby żyć dłużej. Bioinżynierowie zaczynają od bazy zapewnionej przez naturę. Pobierają serce od dawcy lub od zwierzęcia. Wypłukują z niego wszystkie komórki i materiał genetyczny. Roztwory detergentów wymywają komórki. Zostają tylko ramy serca, płuc czy nerek. Pobiera się komórki macierzyste odbiorcy i przenosi na rusztowanie, by stworzyć sprawne serce z DNA pacjenta. Wszystko po to, by nie doszło do odrzucenia. W idealnym świecie ktoś, kto potrzebuje nerki, wszedłby do szpitala, gdzie poddawałby się biopsji. Z pobranych komórek hodowałoby się potrzebny narząd, który nie zostałby odrzucony. W przypadku tak poważnych chorób liczy się czas. Chirurg Anthony Atala korzysta z drukarki 3D, żeby zbudować organ do przeszczepienia. Nie nakładamy komórek warstwa po warstwie, tylko wykorzystujemy drukarkę. Zamiast tuszu nanosi komórki. Tym sposobem można by tworzyć spersonalizowane narządy. Być może niedługo powstanie człowiek wyhodowany w laboratorium. Czeka nas świetlana przyszłość. Powstaną nowe sposoby leczenia, a medycyna się zrewolucjonizuje. Odkąd 4 miliony lat temu pojawili się pierwsi ludzie, nasz organizm przebył długą drogę. Nikt nie wie, dokąd zawiedzie nas ewolucja. Być może przy odpowiednim rozwoju nauki ludzie będą mogli żyć wiecznie. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Marta Lityńska. Czytał Paweł Straszewski.